Niedaleko Brańska stoi przy drodze nierzucający się w oczy krzyż. Kiedy przyjrzymy mu się bliżej, zobaczymy, że zdobi stary grób przykryty kamienną tablicą. Z pozoru nie ma w tym nic dziwnego, bo takich przydrożnych mogił jest wiele, gdyby nie pewien mały szczegół. Tablicę z grobu kradziono 3 razy i 3 razy złodzieje przywozili ją z powrotem. Powód? W domu szabrownika zaczynało straszyć. Tajemnicza siła musiała napędzać złodziejom niezłego strachu, skoro odwozili płytę nawet w ciągu 24 godzin. Grób leży na uboczu, przy mało uczęszczanej drodze, z dala od skupisk ludzkich. Ma już blisko 200 lat. Ktoś się nim opiekuje, przynosi kwiaty, zapala znicze. Betonowy krzyż jest tu od niedawna. Drewniany, zapewne oryginalny, stoi obok, oparty o drzewo. Z wrytego na nagrobnej tablicy napisu wynika, że pochowany jest tu Wiktor Wojciechowicz. Zmarł 18 maja 1819 roku w wieku 58 lat. Dalej jest informacja, że płytę ufundował jego brat, porucznik wojsk Rosji. Jest też wiele trudnych do odszyfrowania skrótów i symboli. Podobno pierwszy raz ukradł kamienną tablicę jeszcze przed wojną miejscowy kamieniarz. Niewidzialna siła zaczęła demolować mu chałupę już tego samego dnia. Coś rzucało przedmiotami, przesuwało sprzęty, otwierało drzwi, rujnowało pokoje. Do tego słychać było jęki i wycia. Przerażony rzemieślnik natychmiast skojarzył sobie upiorne wydarzenia ze skradzioną płytą. Z rana zaprzągł konia do wozu i czym prędzej odwiózł ją z powrotem. Drugi raz płytę skradł chłop z pobliskiej wsi. Zrobił sobie z niej schodek przy drzwiach domu. Biedaczysko przez 3 noce spał z rodziną w stodole, bo w mieszkaniu nie dało się wytrzymać. Ponoć chłopina o mało nie postradał zmysłów. Wieść o koszmarnych wydarzeniach rozniosła się po okolicy. Ktoś przypomniał sobie dawną historię kamieniarza i poradził odwieźć płytę. Kiedy to zrobiono, tajemnicze zjawiska natychmiast ustały. Nie wiadomo, kto trzeci raz zabrał tablicę. Pewnego dnia nagle zniknęła. Ale już następnego dnia rano była na swoim miejscu. Ktoś musiał odwieźć ją w nocy. Miejscowi mówią, że na pewno nie wyrzuty sumienia skłoniły złodzieja do oddania łupu. Od 10 lat nikt nie porwał się na tablicę. W okolicy wszyscy wiedzą, czym to grozi. Wygląda na to, że jakaś tajemnicza siła pilnuje tego miejsca. Kim jest niewidzialny strażnik grobu? Nikt nie wie. Miejscowi mówią, że to duch fundatora tablicy, brat pochowanego tu człowieka. Kiedy robiliśmy te zdjęcia, poradzono nam, żeby na wszelki wypadek odmówić za duszę tu spoczywającego tradycyjny katolicki wieczny odpoczynek. Zrobiliśmy to. I jak na razie w naszych domach nic nie straszy.